19 maja został podpisany dokument założycielski przez twórców tejże fabryki, natomiast 20 maja, czyli dzień później, został on zarejestrowany przez władze państwowe. Fabryk był inspiracją także dla twórców piosenek w latach 50. XX wieku. Taka pieśń o Fabryku powstała. W 1953 powstała faktycznie piosenka, którą my znamy pod obiegowym tytułem Dziewczęta z Fabryku albo Lokomotywa. Autorem muzyki był Jan Szczerbiński, posługujący się pseudonimem Marek Sart. Ten kompozytor i aranżer muzyczny zmarł nie tak dawno, bo w 2010 roku. Natomiast autorem tekstu był Jan Gałkowski i tutaj taka ciekawostka. Gałkowski napisał dwa teksty do tej piosenki. Dwa teksty, które się różniły. Jeden był takim typowym tekstem propagandowym, który myślę, że chrzanowianie znają i kojarzą. Natomiast druga wersja jest nazywana wersją romantyczną i ona faktycznie, tekst się różni i jest też krótszy i śpiewa go nawet inna artystka. Doczekała się ta piosenka dwóch wykonań. Myślę, że wielu widzów kojarzy jeszcze taką postać, która wówczas piosenkarkę była jedną z najpopularniejszych, Martę Mirską. Dokładnie. Marta Mirska zaśpiewała wersję i tą romantyczną, a później na płycie nagrała również tą wersję propagandową. Natomiast wersję propagandową znamy głównie z wykonania chóru Czajanda. To jest chór, który zresztą towarzyszył jej na występach, między innymi także Fogowi. Dokładnie. Chór, który towarzyszył czterech muzyków, działał w latach 1945-1962 i znamy też inne piosenki, na przykład Zbudujemy nowy dom, to taka sztandarowa piosenka tego właśnie zespołu. Wersja propagandowa w wykonaniu chóru Czajanda, dlaczego on ją przejął? Dlatego, że właśnie występował z Mirską, czy były też inne powody? Jest taka również wersja, że Marta Mirska podczas jednej z prób zaśpiewała słowa, które nie spodobały się ówczesnej władzy. Usłyszymy w tekście chóru Czajanda, w tej wersji chóru Czajanda, usłyszymy, że pociąg wiezie ludzi wielu hen hen daleko, natomiast Mirska zaśpiewała, że ten wasz parowóz wielu ludzi na Sybir już dowiózł, co oczywiście, jak wiadomo, władzom w epoce stalinowskiej się nie spodobało. No i to spowodowało to, że została odsunięta de facto z wykonania tejże piosenki. Fablok tętni rytmem roboty, kilka znów lokomotyw ruszy w drogę z melodią taką. Hej, lokomotywa, cały kraj was dziewczęta podziwia. Dzięki wam z wszystkich stron nasze pociągi mkną, wioząc po torach miliony ton. Czy wiadomo, dlaczego piosenka akurat o Fabloku powstała w tamtym czasie? Musimy sobie uświadomić, że 1953 rok to jest centrum realizacji tak zwanego planu sześcioletniego, w który dość mocno oczywiście była wpisana fabryka lokomotyw Fablok. No trudno, żeby nie była wpisana, skoro to tak wielkie przedsiębiorstwo wówczas było. Stąd powstał też ten tekst propagandowy, który mówi o tym, że lokomotywy fablokowskie są praktycznie wszędzie, w każdym kraju i w każdym kraju one działają, funkcjonują, jeżdżą i są po prostu czymś wybitnym, wspaniałym, a do tego sławią czyn ludzi pracy. Teraz patrzymy na tę piosenkę już chyba troszeczkę inaczej, po prostu z sentymentem, bo mówi o fabryce, która nierozłącznie kojarzyła się z Chrzanowem. Dokładnie, myślę, że każdemu szanowianinowi troszeczkę, jeszcze jak zobaczy montaż, który wiem, że państwo przygotowali ze zdjęciami, które znajdują się w zbiorach naszego muzeum, na pewno to razem wzbudzi jakieś miłe skojarzenia. Hej, ten wasz parowóz, ilu ludzi do celu już dowiózł, pchnąc przez góry i rzeki od Berlina po Pekin, czy to nie jest do dumy powód?